Cześć, z tej strony Mateusz z Upton.pl. Dzisiaj w nasze ręce trafiła gitara klasyczna od firmy Ortega. Jest to model R121S NOC w wykończeniu Ocean Blue. Bardzo piękny kolorek. Gitara dedykowana dla początkujących gitarzystów, ale również dla gitarzystów już zaawansowanych. No i cóż, postaramy się w tym teście dowiedzieć, czy ta gitara, jej wygląd i brzmienie wynagrodzi nam spędzane z nią godziny. Zapraszam do testu. Na początek kilka słów o składnikach, z jakich jest zrobiona ta gitara. Praktycznie cały instrument jest z mahoniu. Mahoń to są boki, tył oraz gryf. Przód jest świerkowy, no i łączenia mamy klonowe. Jeszcze jest jeden rodzaj drewna, mianowicie orzech włoski, który jest na podstrunnicy oraz na mostku. Teraz trochę liczb. Długość menzury to 650 mm. Szerokość gryfu to jest 48 mm. Przy mostku mamy sprawdzony patent od Ortegi, czyli 12 dziurek na struny, czyli po dwie na jedną. Bardzo fajnie się sprawuje, gdy zakładamy nowe struny. Nie potrzebuje zbyt wiele czasu, żeby znaleźć tam swój zacisk. Gryf jeszcze to jest typ slim, więc nie jest on taki potężny. Bardzo dobrze sprawi się, jeżeli ktoś właśnie zaczyna grę i nie ma jeszcze rozciągniętych palców, więc bardzo gładziutko tutaj się z niego korzysta. Zostańmy jeszcze chwilę przy gryfie. Na nim mamy 19 progów, wewnątrz dwukierunkowy pręt, no i na końcu gryfu na głowie klucze od firmy Ortega, które bardzo dobrze trzymają strój. Podsumowując, dla kogo jest ta gitara? Producent zapewnia, że jest to najlepszy wybór dla początkujących gitarzystów i trudno się z tym nie zgodzić, gdyż gitara obdarowuje nas pięknym wyglądem i pięknym brzmieniem. Brzmienie tego instrumentu to zasługa drewna. Przede wszystkim topowy świerk daje jasność, przejrzystość. Boki i tył, które są z mahoniu, trzymają tą głębię, jest to dość gęste drewno. No i mamy jeszcze na podstrunnicy orzech włoski, który z kolei w moim odczuciu dodaje takiej suchości do brzmienia, co w całości bardzo fajnie się komponuje i po prostu dobrze brzmi. To teraz kilka słów o komforcie gry. Jak już wcześniej wspominałem, gryf typu slim jest bardzo wygodny. Dodatkowo 48 mm szerokość gryfu daje taki komfort, że nie trzeba mieć mega mocno rozciągniętych palców, aby wszystko zaczęło ładnie brzmieć. Więc i dla zaawansowanego gitarzysty jest to wygoda, ale również dla początkującego, co myślę jest dość istotną cechą.
Teraz skupimy się na wyglądzie. No, na pierwszy rzut oka ta gitara od razu zachwyca, ale tak naprawdę po głębszym wglądzie i dłuższym kontakcie z instrumentem zacząłem zauważać te wszystkie detale, które tworzą ten instrument. Mianowicie no, mahoń w tym wykończeniu Ocean Blue pięknie się mieni pod światłem, przechodzi z kolorów zielonego na niebieski. Nie wiem, czy kamera dokładnie to uchwyci, ale stąd wygląda świetnie. Rozeta, która w zasadzie ma wkomponowany, wydaje mi się, orzech włoski, więc nie jest ona naklejana, tylko też jest po prostu tam wkomponowane drewno. Łączenia klonowe, które też pięknie wyglądają. Klucze z masy perłowej. No i właśnie te wszystkie szczególiki można dostrzec, ja dostrzegłem po pewnym czasie i właśnie one tworzą nam całość. A więc, piękna gitara klasyczna, dostępna również w wersji 7/8 dla młodszych dzieciaków. W zestawie dostajemy jeszcze pokrowiec, bardzo profesjonalny, na pewno gitara nam się nie uszkodzi w transporcie. Więc zakupując ten instrument, dostajemy w pakiecie w zasadzie już wszystko, czego nam potrzeba. Jedyne co, to po prostu trzeba ją nastroić i zacząć grać. Tyle ode mnie, teraz zapraszam na próbki dźwięku i do zobaczenia. Thank you.